Czy kupiłbyś kawior z jesiotra zapakowany do brudnego słoika po majonezie? Albo może zwykłe polskie pączki zapakowane do torby po kartoflach? Wydaje się to bez sensu. Mnie też. Ale ta analogia ma swoje uzasadnienie. W jaki sposób pakujesz swoje produkty i swoje usługi? Chodzi tu oczywiście o opakowanie marketingowe. Jakimi słowami opowiadasz o swojej firmie? W dzisiejszych czasach artykuł o tym, co robi Twoja firma dla innych, jest jedną z najlepszych form marketingowych. Jeżeli jest napisany prawidłowo, wzbudza zainteresowanie, przyciąga klienta, wzbudza chęć posiadania. Jeżeli jest napisany źle, to zgrzyta jak ten piasek w tej torbie po kartofle. Co to znaczy w takim razie napisać dobry artykuł? To bardzo proste, należy uwzględnić kilka drobnych elementów. Takich na przykład jak supozycja logiczna, która wynika z wartości albo informacji, które przyjąłeś. To ustalenie trybu narracji może być motywujący, może być informujący, może być na przykład pouczający albo nakazowy. To czas i aspekt, może być teraźniejszy lub przyszły, dokonany albo przypuszczający. To wartość kognitywna, czyli informacyjna Twojego tekstu. To również instrukcja przyszła, czyli aspekt praktologiczny. I parę jeszcze innych drobiazgów. Jeżeli potrafisz to zrobić, nie masz z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli nie potrafisz, to prawdopodobnie piszesz coś, co wydaje Ci się doskonałym produktem, a tak naprawdę trochę zgrzyta jak piasek między zębami przy jedzeniu ciasta. Jeżeli potrzebujesz pomocy, chętnie tej pomocy Ci udzielimy. Pomożemy Ci napisać taki tekst, który będzie we właściwy sposób pokazywał Twoją firmę. Jeśli potrzebujesz, pomoc redakcyjna czeka na Ciebie. Zapraszam serdecznie, dr Andrzej Fesnak, ekspert Fundacji Polska.